Punktualnie o godzinie 9 we wszystkich szkołach średnich uczniowie ostatnich klas rozpoczęli pisanie prac maturalnych. W tym roku w egzaminie dojrzałości zastosowano pewne innowacje. Jest pewne nowum, bo oprócz tematów tradycyjnych, które od kilku lat się pojawiały, ale niejako w nowej formule występują, jest analiza i interpretacja porównawcza dwóch wierszy. Teksty są dość trudne, ale opinia komisji jest taka, że oceniać się tu będzie nie tylko wiedzę, ale także dojrzałość. Przy takiej samodzielnej interpretacji tekstu uczeń musi wykazać się wiedzą historyczną, obyciem w aktualnej sytuacji politycznej. Po prostu musi coś umieć powiedzieć o życiu. Jest także temat dowolny generalnie o znaczeniu czytelnictwa. I tu nowum polega na tym, że do tego tematu są teksty pomocnicze, teksty źródłowe, cytaty, wypowiedzi słynnych ludzi na ten temat, na temat znaczenia książki. I uczeń musi zręcznie wpleść to w swoją wypowiedź, zinterpretować, omówić i po prostu uzasadnić te wypowiedzi. Jednak tematy, które miały największe wzięcie, brzmiały: trudne zwycięstwa, gorzkie klęski, drogi życiowe wybranych bohaterów literackich oraz człowiek sam musi określić, co jest najważniejsze. Zapytaliśmy abiturientów, jak oceniają stopień trudności tematów maturalnych. Tematy były proste, właśnie było trudno się zdecydować, pod względem, że były łatwe, bo były pierwsze dwa proste. Nikt się chyba na pewno nie brał za interpretację, ale to wszystkie tematy były takie dostępne. Z polskiego bardzo tematy były proste i bardzo byłam zaskoczona tym. I no właściwie można było wszystko napisać, wszystkie lektury, jakie się przygotowało. Cóż, myślę, że oczywiście Mickiewicza nie było, jak się spodziewaliśmy. Cóż, trudno, niestety. I pisałem na drugi temat, dokładnie. Nie, większość to na pierwszy pisała, oczywiście kilka osób interpretacja tekstów źródłowych i to wszystko chyba. Miejmy nadzieję, że jutrzejsze zadania z matematyki, tematy z historii, geografii bądź biologii będą równie przystępne. Wszystkim maturzystom życzymy więc połamania piór. Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Narkotyków Komendy Wojewódzkiej oraz Sekcji Narkotykowej Komendy Rejonowej Policji skonfiskowali wczoraj narkotyki syntetyczne, których wartość czarnorynkowa szacowana jest na około 4000 nowych złotych. 27 gram amfetaminy w przeliczeniu około 250 działek, każda wartości 15 zł, 17 gram marihuany oraz około 3 litrów prekursora służącego do wytwarzania polskiej heroiny posiadał w swoim mieszkaniu 26-letni Ireneusz S., mieszkaniec Jeleniej Góry, ochroniarz w jednej z jeleniogórskich dyskotek. Jeżeli chodzi o zabezpieczone narkotyki w trakcie realizowanej w dniu wczorajszym sprawy, jest to zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5, z tego względu, że ewidentnie to jest znaczna ilość narkotyków, zarówno syntetycznych, jak i naturalnych. Amfetamina jest środkiem pobudzającym i bardzo często wykorzystywana jest przez uczniów przed ważnymi egzaminami. Być może skonfiskowane wczoraj narkotyki przygotowane były dla tegorocznych maturzystów. Przyszła współpraca między polskim i niemieckim wojskiem oraz przystąpienie Polski do NATO to główne dwa tematy dzisiejszego spotkania wojewody jeleniogórskiego Sławomira Kryszkowskiego z zastępcą dowódcy wojsk lotniczych Bundeswehry. Mam nadzieję, że współpraca będzie się rozwijała na różnych płaszczyznach, nie tylko w zakresie wojskowości. Członkowie NATO bardzo chętnie podróżują i są wszędzie bardzo mile przyjmowani. Także myślę, że w przyszłości nasze stosunki będą bardziej zacieśnione. Według uczestniczącego w spotkaniu generała Bronisława Pejkerta jeleniogórskie jednostki są dobrze przygotowane do wejścia do NATO. Mamy najnowocześniejsze laboratorium systemu IFF, który pracuje w ramach NATO i szkolimy już naszą kadrę w tym nowym systemie. Jest to system kupiony i produkowany w naszym kraju na licencji francuskiej. Poza tym nasze stacje radiolokacyjne, które produkujemy w chwili obecnej w naszych zakładach, odpowiadają parametrom i standardom zachodnim. Także nie odstajemy w tym względzie, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że wszystko jest najnowocześniejsze, bo mamy też, jak pan generał powiedział, że mają samolot sprzed iluś lat, który lata, tak i mamy u nas sprzęt radioelektroniczny też, który ma i około 30 lat.
Współpraca między niemieckimi wojskami lotniczymi a jeleniogórską jednostką zwaną potocznie pod Jeleniami polega głównie na wspólnym szkoleniu kadr oraz wymianie doświadczeń w zakresie programów szkoleniowych. Sposób działania instytucji Unii Europejskiej oraz euroregionów zachodniej Europy to tematy, na jakie dyskutowali uczniowie szkół średnich z Jeleniogórskiego na kolejnych warsztatach europejskich. Ich organizatorem było Centrum Samorządności Uczniowskiej oraz Sudecki Klub Polityczny. Warsztaty europejskie, które odbywają się po raz kolejny w Karpaczu, mają na celu przekazanie młodzieży uczestniczącej w programie jak najwięcej informacji o Unii Europejskiej. Mamy już troszeczkę sukcesów. Myślę, że największym z nich jest fakt, iż udało nam się już przeszkolić ponad 100 osób. Już ponad 100 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa uczestniczyło w naszych imprezach, naszych konferencjach, warsztatach, debatach. Te warsztaty, które odbywają się w Karpaczu, tym razem są poświęcone współpracy transgranicznej i to nie jakiejś konwencji madryckiej, nie, po prostu praktycznemu wymiarowi, temu wymiarowi współpracy transgranicznej, który odbywa się właśnie na poziomie lokalnym na terenie euroregionu Nysa. Szczególnie ciekawy był drugi dzień warsztatów, kiedy to młodzież wzięła udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Tematem, jaki trafił pod debatę, był przyszły kształt Unii Europejskiej. Uczestnicy dyskutowali, czy to będzie Europa ojczyzn, czy też Stany Zjednoczone Europy. Według uczestników warsztatów są one potrzebne. Ważnym jest, ażebyśmy poznali struktury Unii Europejskiej, jej organizację, proces decyzyjny i ogólne zasady funkcjonowania. Warte jest również poznanie kosztów oraz korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wiemy również, że w Unii Europejskiej funkcjonują euroregiony. I to jest ważne, żebyśmy znali, jak one funkcjonują. I te warsztaty dostarczają nam tej wiedzy. Poznajemy struktury Unii, jej organizację, poznajemy funkcjonowanie euroregionów. Tutaj właśnie na przykładzie euroregionu Nysa. Poznajemy na możliwości euroregionu, uczymy się przeprowadzać różnego rodzaju przedsięwzięcia. Uczymy się je projektować, uczymy się je wdrażać w życie. Uczniowie szkół jeleniogórskich uważają, iż Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej. Unia Europejska utrzymuje kontakty ze wszystkimi krajami. To są dyplomatyczne powiązania na bazie różnych traktatów. Takim przykładem traktatu jest traktat w Lyonie. Jednocześnie Polska skorzysta z technologii Unii Europejskiej. Unia Europejska bowiem wiele miejsca poświęca w swoich pracach udoskonalaniu technologii. Przeznacza na to ogromne sumy. I Polska właśnie po wejściu do Unii otrzyma dostęp do tych pieniędzy, czyli otrzyma po prostu nowe miejsca pracy w perspektywie dalszej oraz lepsze towary. Warsztaty w Karpaczu finansowane były z pomocowego programu FARE. Pracownicy Rejonowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze po przeanalizowaniu sytuacji bezrobocia w regionie opracowali strategię działania na rok 98. Jej głównym celem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych. Dotyczy to szczególnie osób o długotrwałym stażu bezrobotnego, zmniejszenia bezrobocia na wsi, wśród młodzieży do lat 24 oraz wśród kobiet. Będzie to możliwe m.in. dzięki uściśleniu współpracy urzędu z pracodawcami. Wychodzimy bardzo szerokim takim frontem do pracodawców i poprzez kontakty osobiste i poprzez ankiety. Chcemy po prostu mieć orientację o zakresie czy o kierunkach rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, poszczególnych firm i w oparciu o te ankiety, o te informacje chcemy dopasować po prostu szkolenia naszych bezrobotnych, ażeby pracodawca otrzymał od nas pracownika wykwalifikowanego. Dla zaktywizowania osób bezrobotnych w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy urząd obejmie zajęciami w klubie pracy około 500 osób. Bardzo mocno preferujemy ten system zwalczania bezrobocia, ponieważ jest on najmniej kosztowny, najtańszy. Po prostu są prowadzone zajęcia w klubie pracy tutaj na miejscu w naszym urzędzie. Zajęcia grupowe i zajęcia indywidualne pozwalające przygotować bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania pracy, do sprzedania się pracodawcy w odpowiedni sposób, ażeby tą pracę otrzymać.
Na rzecz zmniejszenia bezrobocia urząd zwiększy współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także ściślej będzie współpracował z władzami samorządowymi w celu stwarzania wspólnej strategii zwalczania bezrobocia w miastach i gminach. Na dzień dzisiejszy w Rejonowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych jest około 10 tysięcy bezrobotnych, a opracowana strategia na rok 98 pozwoli skierować do pracy około 2,5 tysiąca osób. Dzień dobry, Katarzyna Torba. Dobrymi przepowiadaczami pogody są pająki. Obserwując ich zachowanie, możemy przewidzieć pogodę nawet na 2-3 dni. Pogorszenie jej nastąpi wówczas, gdy pająki wychodzą poza obręb swoich sieci. Warto także obserwować, w jakim kierunku pająk przędzie swoją pajęczynę. Kierunek południowy bywa zapowiedzią ocieplenia, kierunek północny ochłodzenia. Jutro zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Karpaczu do 12 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. W szczytowych partiach Sudetów od 2 do 4 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, zachodni. W górach porwisty. Ciśnienie o godzinie 16 w Jeleniej Górze wynosiło 989 hektopaskali i nie zmieni się. Warunki biometeorologiczne niekorzystne.